Wszystko stało się jasne. Dziś punktualnie o godzinie 9 na rynku w Bytomiu został ogłoszony kandydat na prezydenta z Koalicji Obywatelskiej. Mariusz Wołosz, bytomianin od urodzenia, dyrektor szpitala nr 2 w Mysłowicach i człowiek, który ma plan na ratowanie Bytomia. Spotykamy się w miejscu nieprzypadkowym, przy pomniku śpiącego lwa, który niejako symbolizuje obecną sytuację Bytomia, lwa, króla zwierząt, który jednak pozostaje w uśpieniu. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby przedstawić, zaprezentować kandydata Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, wspólnego kandydata na prezydenta miasta. Szanowni Państwo, już za chwilę mieszkańcy Bytomia zdecydują, czy chcą, aby Bytom był śmietnikiem Śląska, czy będzie śmietnikiem Europy, czy chcą żyć w czystym i przyjaznym mieście. To już za chwilę mieszkańcy zdecydują, czy znowu poczują się w tym mieście bezpieczni, czy nadal narrację w tym mieście narzucać będą chuligani i często przestępcy. Ja osobiście bardzo wierzę w mieszkańców Bytomia i w ich mądrość i w ich dobrą decyzję w wyborach samorządowych. Ale żeby o to wszystko zawalczyć, potrzebna jest wspólna praca, jedność, połączenie wszystkich możliwych sił i stąd dzisiaj spotykamy się tutaj. Szanowni Państwo, ci ludzie, którzy tutaj dzisiaj są, gwarantują to, że praca, którą wykonamy w wyborach, będzie pracą dobrą i przekonywującą mieszkańców, a to, co będzie później, to będzie nic innego, jak tylko przywracanie Bytomia na właściwe tory. Wybór koalicji uzasadnia wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Szanowni Państwo, za chwilę takie symboliczne podpisanie porozumienia Koalicji Obywatelskiej tutaj w Bytomiu. Gwarantujemy najlepszych ludzi w samorządzie, ludzi z pasją, ludzi doświadczonych, ludzi, dla których samorząd jest często istotą ich życia i działalności publicznej. Jestem przekonany, że tutaj w województwie śląskim pokazujemy, że ta współpraca jest możliwa, ta współpraca jest konieczna, ta współpraca przede wszystkim polega na tym, by umieć wspólnie podejmować często trudne decyzje, ale umieć budować zespół. I właśnie tutaj w Bytomiu ten zespół jest budowany, zespół wokół naszego kandydata na prezydenta, również z bardzo dobrymi samorządowcami. Jest z nami pani Halina Bieda, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Są radni Rady Miejskiej w Bytomiu, którzy pokazują, że ta praca dla Bytomia może być konstruktywna, ale potrzeba do tego lidera i takim liderem jest właśnie Mariusz Wołosz. To nie jedyna opinia o kandydacie koalicji Platforma Nowoczesna. Bytom potrzebuje pasji, potrzebuje odwagi, potrzebuje ciężkiej pracy przede wszystkim, ale też takiego pomysłu i współpracy. I takie cechy, takim kandydatem jest pan Mariusz Wołosz, nasz kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Bytomia. Człowiek, który z Bytomia uczynił sens swojego życia, bytomianin, samorządowiec, człowiek, który jest blisko ludzi, który nie boi się ludzi, chce z ludźmi współpracować. Bytom jest w ciężkim dzisiaj momencie jakby swojego rozwoju. Jest w naszym województwie, ale i w Polsce, i w Europie pokazywane jako miasto, które potrzebuje wsparcia, które potrzebuje właśnie współpracy i Koalicja Obywatelska, ludzie koalicji, ale i sam kandydat właśnie Mariusz Wołosz tą współpracę gwarantują. Choć nie znamy jeszcze daty tegorocznych wyborów samorządowych, to do 16 sierpnia prezes Rady Ministrów ma obowiązek jej ogłoszenia.